Witaj w pierwszej lekcji ostatniego, 31 tygodnia kursu Listen and Speak English A2. W tym tygodniu, w tym ostatnim tygodniu przyjrzymy się bardziej przyimkom, czyli słówkom takim jak at, on, for, about, in. Wiemy, jak ich używać zasadniczo w tych podstawowych sytuacjach, ale w tym tygodniu przyjrzymy się, z jakimi czasownikami konkretnymi łączą się jakie przyimki, na przykład come from, ask for, look at na przykład, czyli te połączenia czasownika i przyimka. I jeszcze zobaczymy, jak tworzyć pytania właśnie z udziałem tych przyimków, tych połączeń. Jak zadać pytanie, na przykład dla kogo pracujesz albo czego szukasz. What are you looking for? Byśmy zapytali, czego szukasz, czyli zobaczymy, jak konstruować te pytania i przejrzymy sobie właśnie w tym tygodniu, w tych dwóch lekcjach, przyjrzymy się właśnie tym połączeniom czasownika i przyimka. Nie będzie w tej lekcji części poświęconej słownictwu, ponieważ troszeczkę dłużej omawiam właśnie więcej tych połączeń i także pytania. Więc to wszystko poćwiczymy także części zdania, gdzie poćwiczymy powtarzanie ze słuchu. Zapraszam. W części poświęconej gramatyce w dzisiejszej lekcji tematem jest prepositions and prepositions in questions, czyli przyimki i przyimki w pytaniach. Przyimki to w języku angielskim na przykład at, on, for, about, to i wiele innych. At oczywiście na przykład mówimy, kiedy mówimy at 12 o'clock, o 12 godzinie. On mówimy na przykład on the floor, na podłodze, in byśmy powiedzieli, in January, w styczniu, czyli wiemy, jak używać przyimków w tych podstawowych sytuacjach, jakie poznaliśmy do tej pory, czy określały, mogą one określać właśnie, łączyć się w określeniach czasu, ale także mogą określać one miejsce, gdzie przedmioty się znajdują, to są takie najbardziej powszechne użycia ich i je ogólnie znamy. Natomiast dzisiaj zobaczymy, jakie przyimki łączą się z konkretnymi czasownikami. Czyli powiedzmy, że właśnie, jeżeli ktoś gdzieś pracuje, możemy dodać do tego przyimek. To work możemy powiedzieć in, to work at, to work for. Zaraz powiem dokładnie, o co tu chodzi. Czyli przyimek łączy się z konkretnym czasownikiem. Tak jak tutaj na przykład w takim wyrażeniu być odpowiedzialnym za coś powiemy to be responsible for. I tutaj w tym wyrażeniu być odpowiedzialnym właśnie za coś i to za coś to właśnie będzie odpowiadał ten przyimek for. On po prostu w tym wyrażeniu połączy się z tym przyimkiem for. I teraz powiedzmy takie zdanie oznajmujące, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć to w zdaniu I'm responsible for na przykład my children. Jestem odpowiedzialny za moje dzieci, tak by ktoś mógł powiedzieć. Albo za inne jakieś rzeczy, albo mógł powiedzieć za kogoś jest odpowiedzialny. Ale jeżeli mamy też temat, że prepositions in questions, przyimki w pytaniach. Jeżeli chcemy zadać właśnie pytanie, powiedzmy do tego, za co jesteś odpowiedzialny, albo za kogo jesteś odpowiedzialny, to wtedy pytanie będzie wyglądało w ten sposób. What are you responsible for? Czyli szyk pytania normalny, najpierw operator, później podmiot, później czasownik, tak? Słówko pytające, ten zaimek pytający what będzie na początku, za co? I tutaj ten for, ten przyimek będzie stał na końcu z tego pytania, tak? Czyli pytanie będzie wyglądało w ten sposób, what are you responsible for?
i w tej omówię zaraz troszeczkę więcej właśnie przykładów z tym czasownikiem, gdy on łączy się z konkretnym przyimkiem i spojrzymy, omówimy sobie właśnie jak budować pytania, ponieważ na pierwszy rzut oka ono trochę wygląda skomplikowanie, to pytanie właśnie dlatego, że ten przyimek jest na końcu zdania, razem z właśnie z tym wyrażeniem bądź z tym czasownikiem, który tu będzie. W tym punkcie drugim pokazałem też, że powiedzmy, że czasownik konkretny może się łączyć nie tylko z jednym przyimkiem, ale z kilkoma. Czyli na przykład właśnie pracować, tak? Można by powiedzieć to work in, at albo for. Moglibyśmy powiedzieć, że jeżeli z for by się łączyło to znaczyłoby, że ktoś dla kogoś pracuje, tak? Czyli na przykład zdanie byłoby takie I work for my uncle, pracuję dla wuja, tak? Jeżeli by połączyć to work z tym przyimkiem in, to wtedy by chodziło o to, że ktoś pracuje na przykład w jakimś dziale w firmie albo w jakiejś w ogóle firmie, w jakiejś instytucji i powiemy I'm working in this department at the moment, na przykład takie zdanie, pracuję w tym dziale teraz, w tym momencie, pracuję w tym dziale, byśmy powiedzieli. Stąd użycie też tutaj, nawiasem mówiąc, tego czasu present continuous, ale powiemy in department, w jakimś dziale ktoś pracuje, albo in the company, w firmie też moglibyśmy powiedzieć. At bardziej będzie na przykład, jeżeli by ktoś powiedział, na przykład I work at home, pracuję w domu, albo w jakiejś lokalizacji, powiemy, że at przyimek odnosi się do lokalizacji w przestrzeni, do jakichś miejsc, że ktoś przebywał w jakimś miejscu, at. I teraz pytania, tutaj wyglądałoby to tak, I work for my uncle, do tego zdania pytanie, wiemy, że to musiało być razem na końcu zdania, czyli who do you work for? Zaimek pytający dla kogo, who do you work for? For, ten przyimek stałby na końcu zdania, who do you work for? I do tego zdania pytanie, w jakim dziale pracujesz? Trzeba by było powiedzieć jaki, which, który. Which department are you working in? I tutaj ten przyimek in stałby też właśnie na końcu zdania. Za chwilkę wypiszę jeszcze więcej przykładów, właśnie około 15 przykładów właśnie różnych czasowników, które łączą się z konkretnymi przyimkami. Tak jak było powiedziane wcześniej, konkretne czasowniki łączą się z konkretnymi przyimkami. I tutaj właśnie te połączenia wypisałem po lewej stronie, a przykłady pytań właśnie z tymi przyimkami, ponieważ te pytania mogą sprawiać troszeczkę trudność z racji swojej budowy, to właśnie je poćwiczymy tutaj na przykładach i wypisałem właśnie te przykładowe pary. Czasownik plus właściwy dla niego przyimek. Zobaczmy na pierwszy przykład. To come from, to taki prosty przykład, pochodzić z, jeżeli pytamy skąd pochodzisz, byśmy powiedzieli where do you come from? Where do you come from? Oczywiście dopuszczalna byłaby też wersja where are you from? Skąd jesteś? Natomiast pytamy zasadniczo where do you come from? I pytamy oczywiście przez operator do where do you come from? W ten sposób byłoby to pytanie zbudowane, czyli ten przyimek from stałby na końcu zdania. Where do you come from? Skąd pochodzisz? Takie połączenie to wait, czekać, to wait for, czyli czekać na coś, czekać na kogoś. I teraz pytanie na przykład, what are they waiting for? Na co oni czekają? What are they waiting for? I to oczywiście w tutaj czasie present continuous. No i tutaj mamy ten for, dajemy na końcu ten przyjmek. What are they waiting for? To vote for, to głosować na kogoś. I właśnie to głosować łączy się, jeżeli jest głosowanie na kogoś, łączy się z tym przyimkiem for. Znowuż, czyli tutaj właśnie mamy taką grupę właśnie czasowników, które łączą się akurat tutaj z tym przyimkiem for. Gdzieś tam wypisałem je, właśnie zgrupowałem je tak celowo, żeby pokazać właśnie, że z tym samym powiedzmy przyimkiem łączy się kilka czasowników, tak? Czyli z tym przyimkiem for także głosować na. I pytanie akurat dałem w czasie past simple. Na kogo głosowałeś? Byłoby to takie pytanie
bardzo, bardzo właśnie takie częste właśnie w tym czasie, na kogo głosowałeś. Czyli zaimek pytający, who did you vote for? Did, ponieważ czas past simple. Who did you vote for? I to for stoi na końcu zdania ten przyimek. Who did you vote for? Na kogo głosowałeś? To look także łączy się z przyimkiem for i będzie wtedy znaczyło nie look patrzeć, ale look for szukać, prawda? Look for będzie znaczyło szukać. Nie samo spojrzeć, patrzeć, ale szukać. I pytanie, czego szukasz? What are you looking for? Czyli zaimek pytający what? Konstrukcja pytania are you dla czasu present continuous czasownik w odpowiedniej tutaj formie ing i for na końcu. What are you looking for? Czyli widzimy, żeby przyzwyczaić się i nauczyć się zadawać właśnie te pytania z tymi przyimkami, że one stoją właśnie na końcu zdania razem właśnie z tym, złączone z tym czasownikiem. Tutaj z kolei napisałem trzy takie przykłady połączeń właśnie czasownika i przyimka. For i about tutaj mamy. Natomiast tutaj jako przykłady dałem zdania oznajmujące, ponieważ rzadko z tymi w tych połączeniach usłyszymy pytanie, ale stwierdziłem, że warto je tutaj wspomnieć o nich i warto je tutaj pokazać, żeby też umieć ich właściwie użyć. Czyli pierwszy, dziękować komuś za, nie za coś, ale za zrobienie czegoś. I to taką formułę byśmy napisali to thank somebody for doing something. I jakby to wyglądało w zdaniu? Dziękuję ci, że mi pomogłeś, że mi pomagasz, tak? Dziękuję za pomoc, tak byśmy to przetłumaczyli, ale po angielsku byłoby thank you for helping me. Thank you for helping me. Czyli tutaj byłoby to w czasie, tutaj ten czasownik w tej formie gerund. Tutaj kolejny czasownik z przyimkiem to be sorry for, czyli używamy tego, kiedy jest komuś, kiedy przepraszamy za coś, prawda? Czyli I'm sorry for, powiemy przepraszam za i tutaj na przykład I'm sorry for what I said, czyli przepraszam za, I'm sorry for, za to, co powiedziałem. I'm sorry for what I said. Tak by to zdanie wyglądało i ono jest dosyć często spotykane w taki sposób, taka wypowiedź. Sorry for what I said. I tutaj na przykład przepraszam za, powiedzmy, mogłaby matka czy ojciec powiedzieć sorry for my son, przepraszam za mojego syna. Też moglibyśmy powiedzieć w ten sposób, by było też użyte właśnie to I'm sorry for, przepraszam za. Natomiast tutaj mamy zwrot to be sorry about, czyli mówimy to, używamy tego z tym sorry plus, to be sorry plus about, kiedy mówimy, że komuś jest przykro z jakiegoś powodu, tak? Czyli przykro mi z powodu śmierci twojej mamy, tak? Albo przykro mi z powodu tego i tamtego. A tutaj mam taki przykład I'm really sorry about what happened. Naprawdę przykro mi z powodu tego, co się stało, tak? Czyli w ten sposób. Sorry about what happened. Z powodu tego, co się stało. To be happy about, to jest też, tutaj mamy być, tak? Szczęśliwym z jakiegoś powodu, czyli cieszyć się z czegoś, dosłownie byśmy powiedzieli na polski. I takie pytanie, what are you so happy about? What are you so happy about? By było przetłumaczone na polski. Z czego się tak cieszysz? Z czego się tak cieszysz? Na przykład, tak? To be happy about something. Na przykład ktoś powiedziałby w zdaniu oznajmującym cieszę się z powodu, że jedziemy na wycieczkę albo cieszę się z powodu twojego awansu i tak dalej. Tutaj mamy to listen i to jest znane, że to listen używamy zawsze z tym przyimkiem to. Słuchać czegoś, słuchać kogoś. To listen to, listen to music, listen to dad, mom, czyli słuchać taty, mamy, bądź też jak słuchamy muzyki. I pytanie, oczywiście ten przyimek na końcu. Czego słuchasz? Tak? Ktoś w czasie present continuous. What are you listening to? What are you listening to? Czyli tutaj ten przyimek na końcu zdania. To refer to odnosić się,
to refer i teraz to refer to odnosić się do. Łączy się tutaj, widzimy, że jest ten przyimek to, użyty jest właśnie z kilkoma czasownikami, on się łączy. Refer to odnosić się do i może być takie pytanie, do czego odnosi się ten numer? Brzmiałoby what does this number refer to, prawda? Czyli takie pytanie byśmy musieli w ten sposób ułożyć refer to na końcu zdania. What does this number refer to? To talk także łączy się z to. Będzie to znaczyło mówić do kogoś, bądź tłumaczymy jako rozmawiać z kimś także. I pytanie byłoby, z kim rozmawiasz? Who are you talking to? Czyli na końcu dalibyśmy właśnie ten przyimek to. Who are you talking to? To speak to to druga, powiedzmy, wersja także tego samego, co po polsku tłumaczymy jako rozmawiać z kimś, tak? Opcjonalnie możemy mówić, używać tego czasownika bądź tego i tego samego przyimka. I powiedzielibyśmy na przykład, z kim rozmawiałeś, z kim rozmawiałaś, brzmiałoby pytanie z operatorem did w past simple. Who did you speak to? Prawda? Czyli tutaj znowuż na końcu zdania ten przyimek. I tutaj zasadniczo zależałoby na tym, żeby zwrócić sobie uwagę właśnie na to, jak budujemy, żebyśmy umieli budować zdania pytające właśnie z tymi przyimkami, które łączą się z konkretnymi właśnie czasownikami. Jak zbudować pytanie i zapytać. Powtórz za mną kolejno 15 wyrażeń czasownik plus przyimek. Pracuję w. I work in. I work in. Pracuję w. Pochodzę z. I come from. I come from. Pochodzę z. Czekają na. They're waiting for. They're waiting for. Czekają na. On pracuje dla. He works for. He works for. On pracuje dla. Jestem odpowiedzialny za. I'm responsible for. I'm responsible for. Jestem odpowiedzialny za. Głosuję na. I vote for. I vote for. Głosuję na. Szukam. I'm looking for. I'm looking for. Szukam. Dziękuję za. Thank you for. Thank you for. Dziękuję za. Przepraszam za. I'm sorry for. I'm sorry for. Przepraszam za. Przykro mi z powodu. I'm sorry about. I'm sorry about. Przykro mi z powodu. Cieszę się z. I'm happy about. I'm happy about. Cieszę się z. Słucham muzyki. I'm listening to music. I'm listening to music. Słucham muzyki. To odnosi się do. It refers to. It refers to. To odnosi się do. Rozmawiam z. I'm talking to. I'm talking to. Rozmawiam z. Ona rozmawiała z. She spoke to. She spoke to. Ona rozmawiała z. Teraz powtórz za mną kolejno 15 pytań. Skąd pochodzisz? Where do you come from? Where do you come from? Skąd pochodzisz? Na co oni czekają? What are they waiting for? What are they waiting for? Na co oni czekają? Dla kogo pracujesz? Who do you work for?
Who do you work for? Dla kogo pracujesz? Za co jesteś odpowiedzialny? What are you responsible for? What are you responsible for? Za co jesteś odpowiedzialny? Na kogo głosowałeś? Who did you vote for? Who did you vote for? Na kogo głosowałeś? Czego szukasz? What are you looking for? What are you looking for? Czego szukasz? W którym dziale pracujesz? Which department are you working in? Which department are you working in? W którym dziale pracujesz? Dziękuję za to, że mi pomagasz. Thank you for helping me. Thank you for helping me. Dziękuję za to, że mi pomagasz. Przepraszam za to, co powiedziałem. I'm sorry for what I said. I'm sorry for what I said. Przepraszam za to, co powiedziałem. Naprawdę przykro mi z powodu tego, co się stało. I'm really sorry about what happened. I'm really sorry about what happened. Naprawdę mi przykro z powodu tego, co się stało. Z czego jesteś tak zadowolony? What are you so happy about? What are you so happy about? Z czego jesteś tak zadowolony? Czego słuchasz? What are you listening to? What are you listening to? Czego słuchasz? Do czego odnosi się ten numer? What does this number refer to? What does this number refer to? Do czego odnosi się ten numer? Z kim rozmawiasz? Who are you talking to? Who are you talking to? Z kim rozmawiasz? Z kim rozmawiałaś? Who did you speak to? Who did you speak to? Z kim rozmawiałaś? Lekcja ta dobiega już końca. W następnej lekcji przyjrzymy się jeszcze innym połączeniom, innym czasownikom i zobaczymy, z jakimi przyimkami się łączą te czasowniki i także spróbujemy przyjrzeć się, jak stworzyć właśnie pytania, jak zapytać. A ja zachęcam Cię do tego, by jak zwykle sięgnąć po nagranie z zadaniem domowym, nagranie homework, by poćwiczyć sobie nie tylko wymowę, ale pisownię. Do zobaczenia.